have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Wszyscy byli mocni, dopóki nie wszedł El Bordo, elbordo.pl. To w ogóle znowu na tym, na śrubie chyba się poluzowało. Na tej nakrętce? No raczej tak. To jest... Ale pasek jest luźny, kurwa. On nie powinien tak lekko chodzić. Ogólnie witam wszystkich. Zaczynamy kolejny dzień zmagań z luksusem. Kąt trysku jest ustawiony, ale niestety mamy jeszcze pewne niedociągnięcia. No pasek powinien być teraz mocniej napięty. Mocniej trzeba alternator dociągnąć. Podejmiemy dzisiaj jeszcze jedną próbę. Tak jak zresztą pisaliście i widzicie. Bardzo dobrze mieć opinię z różnej strony, bo czasem najgłupsza głupota potrafi do głowy nie przyjść. Najprostsza rzecz. No wlejemy płyn chłodniczy. Mamy taki roztwór. On był kupiony w sumie do pieca, ale to jest chyba to samo. Instalacje? Nie. Nie będzie to samo, tego nie można tutaj lać. To jest typowo do instalacji sanitarnych. No to trzeba jechać. Chyba, żebyś kupił normalnie już płynu, co po parce jest ile, niecałe 10 litrów. A zaraz przeczytam. A czemu to miałoby się nie nadawać? Przecież ma po prostu, kurwa, nie zamarzać, tak czy nie? Zaraz doczytamy. No i korek nie dokręcać do końca, bo rzeczywiście... A gdzie on go masz? Wczoraj wieczorem właśnie tak bo przyjechałem bez korka. Zdjąłem go na polu. Teraz tą uszczelkę stąd zdjąłem w ogóle. Bo tutaj była jeszcze taka gumowa uszczelka, ale ją wyrwałem. Jest coś takiego, że jak się go dokręca, on schodzi coraz niżej. No to masz i czuć dwie pozycje, tak. Jedna i druga. No. I czuć normalnie, jak ta sprężyna się dociska, nie? I wtedy się nie da jej tworzyć. Ja myślę, że o tak musi być. No to jasne, nie? No i co? I pług niebieski podczepiamy, jedziemy orać za halą. Ciekawe, ile przejdziemy, nie? Tak, ja miałem doświadczenie z przedmuchem spalin do układu chłodniczego w NTZ-cie. Mi cały czas w ten sposób uszczelkę tam wywalało kilkukrotnie. No i zawsze objaw był taki sam. Zaczęły spaliny, no się zaczęły woda chłodnicy być taka brązowa. No i było normalnie czuć spaliny, taki dziwny, siarczany zapach, tak jakby jak się otwierało korek od chłodnicy. To było normalnie, już wtedy wiedziałem, że znowu idą spaliny. Tutaj woda jest czyściutka i niczym nie skażona, nie brudna, nie jest przesiąknięta tym syfem. Tak więc myślę, że tu jeszcze zanim ściągniemy chłodnicę, to parę prób innych podejmiemy. No jeszcze trzeba będzie pasek, tak może, bo też na tak, pasek może się... Dawaj kluczuszko naciągnę. Trzynastka. Nie trzynastka. Dwie trzynastki. A tak, i dwie trzynastki. Słuchajcie, jestem na CPN, zatankowałem. Jadę z talerzówką na tą nadzieję. Tam mam 3 hektarowy kawałek, to mówisz sobie, że... Że co, że do talerzuję. Nawet tak by miało być chujowo, wziąłem bańkę wody, doleję i tam 3 hektary oblecę szybciutko. No ale dojechałem 3 km. No i napierdziela płyn. I wychodzi na to, że chyba nieszczelność na chłodnicy będzie, bo to nie może kapać. Ja jechałem bardzo powoli, specjalnie, żeby nie przegrzać.
para się unosi. Nie wiem, czy to kamera pokazuje. O, ja teraz dokręciłem za mocno. Nie wiem, co robić, czy jechać, czy wracać. Szkoda płynu, żeby uciekł. Zostawiam na luźnym korku. Ale ja to teraz dokręciłem, jak sprawdzałem przy tankowaniu. Odkręcałem korek i sprawdziłem. I musiałem dokręcić mocniej, ale nie parowało w ten sposób. Poszedłem zapłacić i wróciłem i już był cały oparowany, nie? Tak jak kamera w tej chwili. Lepiej? No, dajcie znać od razu, jak coś się takiego dzieje. Także nie wiem, co robić, ale jadę chyba, bo to leżuję. Ujechałem, chwilę zatrzymałem się, bo wszystko niby jest ok, oprócz tego, że kapie, nie? Bo temperatura się trzyma. Kurwa, szkoda płynu. Tu jest luźne. A, i znowu dokręciłem. Muszę pamiętać, żeby nie dokręcać. Ale musi być chłodnica rozszczelniona. Widzicie, ile tam płynu? Wracam do domu, wymienimy chłodnicę. Ach, kurwa. Nie no, kurwa, bulgocze coś. Gdzie z tej chłodnicy ta rurka schodzi? Niech ja ją zlokalizuję. Może to tą rurką tak cieknie? Tutaj powinno to być. Ty, ta rurka jest kurwa. No ona na dół tylko idzie, nie? Wiem, że na dół, ale... Ale kurwa, opary są trujące chyba z tego. Ty, bo albo chłodnica się rozszczelniła, albo tą rurką tak napierdzielało. Znowu się zagrzał. Płynu brakuje już teraz. Na CP-nie było, dopiero to było pod korkiem, nie? Kapało mocno spod spodu, cała chłodnica zasrana, para się przez to unosiła, bo to wszystko było wentylatorem na silnik rozbryzgiwane. W kabinie aż mi szyby poparowały. Nie jechałem, nawet na polu nie byłem. Tędy mocno coś kapało. No, zajechałem na CPN, zatankowałem się, to tam już kapało troszkę, nie? Ale myślę, może się musi ustabilizować. Odjechałem jeszcze ze 2 kilometry. Kilometr nawet. Stanąłem na ulicy, no i kurwa, wiesz, kałuża. Tu chłodnica cała była na dole w płynie. No nie wiem, jak na górze z korkiem, chyba żeby zacząć od chłodnicy w ogóle. Ale on... Słychać te takie bulgotanie, kurwa, teraz jak przyjechano. Teraz już nie, ale... Słychać, jak ta woda tam, wiesz...
bulgocze. Jak bulgulator. No bo tam ktoś jeszcze w komentarzu pisał, może trzeba sprawdzić ten sposób, że trzeba przodem wjechać na coś wysokiego. I co? I zgasić, poczekać 2 minuty i zjechać, że to wtedy się odpowietrzy, pójdzie ten do góry. Jak bąbel powietrza gdzieś zastał. Ale jaja. Takich rzeczach to ja nie spotkałem. Ja też nie, ale mówi, że na 2 Ursusach sprawdzone i zadziałało. No to czemu by kurwa nie sprawdzić? Znaczy ja tak miałem zrobić na polu, bo tam jest skarpa taka wysoka. Się zjeżdża na ulicę, nie? No ale kurwa, jak tak kapało, to mówię, wracam, bo płynu szkoda, już wywaliło dużo. No jak to jeszcze nie pomoże, to jeszcze można tylko sprawdzić chłodnicę ewentualnie. A tak to no nie ma. A najgorzej, że... No zobacz, tu wszystko zabryzgane jest płynem. Najgorzej, że teraz nie kapie, kurwa. Jak kapało, to przez chłodnicę wentylator tam wciągał, nie? No tak, ale jak stanąłem teraz dosłownie przed chwilą, stawałem na ulicy, to tutaj cały dół chłodnicy, cały ten tunel był w płynie normalnie, nie? Ale ta rurka była jakoś tak dziwnie przeciągnięta. Ja nie wiem, czy tą rurką nie waliło. No tą rurką na pewno jakiś korek już by poluzowany. A czekaj, odpalę go jeszcze. Naprawdę ciężko podjąć tę decyzję, żeby zrzucać tą głowicę, bo chciałbym wszystkie najpierw możliwości wykluczyć, kurde, ale wygląda na to, że chyba jednak nic nie znajdę. Jeszcze tak się zastanawiałem, może to olej grzeje, bo tutaj te no wszystko gorące, no ale to olej, co on by tam grzało. Może ta przepustowość chłodnicy jest nie taka, może to chłodnica z 4 w ogóle, ja nie wiem jaka jest z 6. Nie mam porównania, musiałbym zobaczyć, jak wyglądają z 6, no bo pompa była wody założona z 4. I słabo ganiała, słabiej. No termostat jest wyciągnięty w tej chwili. Litr wody raptem brakowało teraz, no litr dolaliśmy, jest już lustro. I zdjąłem szlaufik, bo był puszczony dziwnie i był załamany. W ogóle jest teraz bez. Albo zaraz założę coś na zewnątrz, sobie wypuszczę i będę widział w szybie, co się dzieje, bo Denis odjedzie kombajnem, jadę tutaj z tyłu, przejadę jeszcze w to i z powrotem to talerzówką, po to obciążeniem go, zanim cokolwiek zrobię. Czekam też na paczkę, w której przyjdzie ten miernik do spalin, ale dopiero sobie później uświadomiłem, że to wcale nie muszą być spaliny przecież. Przecież równie dobrze może iść kompresja, czyli z tulei gdzieś tam mogła się pęknąć, cofnąć, chuj wie kurwa, ale że to wcale nie musi być spalina, tylko może być po prostu ciśnienie powietrza ze sprężania i wtedy nie będzie tego dymu czuć w wodzie, a będzie cały czas ponad normatywne ciśnienie na układzie. Także tu jest możliwości dużo. No ale też biorąc pod uwagę to, że on troszkę popracował, czyli gdzieś tam jeździł pod kombajny, z talerzówką też pojeździł i nie było czegoś takiego, czyli nie parowało chuj wie jak, no to niewiele się zmieniło. Pompy wody jest wykluczone, bo no to w trakcie. On już zaczął parować
i tak się zachowywać. I w tym czasie jeszcze pompa przeciekła, nie? I to też jest objaw dużego ciśnienia. Po prostu ciśnienie przeżarło sobie drogę, przeterasowało w tej pompie starej, uszczelniaczem. Ale mimo wszystko jeszcze na pole raz. Co? Czekaj. To kurwa nic nie widać, co mogło się odblokować. A, to jest ta cięgno? Header do góry! Lepiej? To jest header. Gardziel, kurwa. Nie! Motor uważaj! Muszę dyszel przedłużyć w hedrze, żeby można było nie ściągać tych prowadnic, trumiennic, czy jak to się tam nazywa. Dobra, teraz damy w pizdę temu misiu. Będę obserwował, czy to leci nadmiarem, czy chłodnica rozszczelniona. Na razie nie kapie, bo nie dostał w pizdeczkę. Pędy załączone. Zaraz będziemy otwierać skrzydła. Stawy hodowlane pełne. No daj mu, kurwa! Składamy w locie wszystko. Dyszel napływający, a nie mogę jeszcze. Zgas. Nie chcę zapalić. Ja cię pierdolę. Zatarł się.
Cięgno spadło, kurwa, z tego. Nastraszył mnie, skurczysyn. Dobra, Misiu, nie ma dla ciebie ratunku, dostaniesz teraz w pizdeczkę. Koła, dyszel, ogień. Znowu pewnie spadł cięgno. Ale kurwa zgas na pełnych obrotach. Ja pierdolę. Widzę, że jesteś misiem urwisiem. Jeszcze nic nie kapie. Coś tu jest nie tak pewnie. No niby dobrze wskakuje, ale łatwo wyskakuje, kurwa, widzisz. Trzeba zmienić tą główkę będzie. No suczko ty! No kurwa, nawet nie da się sprawdzić, no. Trytytko trzeba tam przycisnąć. Na trytytkach świat zbudowany. Ha! I co teraz, misiaczku? Co wymyślisz, kurwa, tym razem? Kurwa, toż to wygląda jak ta, kamień nagrobny. Tutaj można wykorzystać go, postawić na wzniesieniu, na takim wyspawać sobie ten i numer domu. Kurwa, biorę go. Siedzieć. Nie wiem, w którą to stronę. W tamtą. No co jest? Też przyczyna być, że to się poluzowało. Jak to złapać? To nic nie da, atletytka coś czuje. Przełaź, 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 przełaź.
Co? Nie tą stroną. Jeszcze nic nie mówię. Chłodnica jest cała mokra i się powiększa wilgotność na niej. Jest jebnięta. Tu się jeszcze nie ma czym przejmować, jeśli chodzi o przegrzanie. Nadmiarem chlupnęło, mogło chlupnąć, bo dolałem wody do pełna. Wymienić na chwilę obecną. Temperatura się trzyma. Nadmiarem już nic nie poleciało.
Jedzie bańka. To chłodnica to raz, a co, głowicy też wyjmujemy? Nie no, spokojnie, do tego to jeszcze kurwa dojdziemy. Zmienimy chłodnicę i pojadę znowu przetestować. No teoretycznie, tak jak powiedziałem, mogło być tak, że przez to, że korek był dokręcony, ciśnienie było za duże przez tą głowicę i mogło rozszczelnić chłodnicę przez to. Ale... No nie tak. Spuścimy płyn i jadę po chłodnicę. I tak ją trzeba zmienić, i tak ją trzeba zmienić. Najwyżej maski nie będziemy zakładać, pojadę, przetestuję w tej z powrotem. A nie wiem, czy da radę, bez interkulera wyjąć ją, nie? Da, nie. Weź tylko kup tą jeszcze osłonę szczelną do tego. Tunel? Stacja demontażu pojazdów. Przedstawiam wam nową chłodnicę i nowy tunel. A jak zobaczyłem cenę przy kasie, to aż mi serce zabolało. Mam nadzieję, że nie na darmo wydane te pieniądze. Chciałem kupić używaną, oryginalną, ale powiem wam szczerze, że nie było tutaj, a ja znany jestem z niecierpliwości swojej i pojechałem kupić nową. Taka sama. I ta też jest już nieoryginalna. Widziałem, że na przykład tu po środku mają różnie. I że po drugiej właśnie. No tu jest wycięcie po drugiej stronie. No. Nie. Nie no, to jest taka sama. A, to ja miałem wycięcie, dobrze. Ja to od turbo jest ta chłodnica. Teraz też wziąłem to turbo, chociaż mamy intercooler, ale tak sobie pomyślałem, że... Bo już mieli mi przynieść taką nie do turbo, skoro obojętne. Ale pomyślałem, że jak może kiedy przyjdzie zrzucać ten intercooler, to już będzie przynajmniej chłodnica pasowała. Najgorzej boję się tylko, że zobaczcie, jaki ten tunel był pogryziony. Ja nie wiem, kto go tak urządził, ale lewe powietrze było łapane. Tutaj tego też trzeba będzie, widzę, dosztukować. Bo na otwory się... Pewnie będzie trzeba jeszcze dać obok silikon, bo uszczelki żadnej nie masz, nie? Na otwory nie pasuje tutaj. Albo trzeba skrócić tutaj, albo wywiercić nowe. Tam pasuje, tu nie. Ale taki problem to... To się rozegnie. To nie problem. Rozegnie, będzie potrzebowało. To jeszcze można zlutować przy okazji. I mieć w zapasie. Te nowe chłodnicy to od drgani ponoć kurwa się rozpierdalają. Ta nie od czego poszła? Też od drgani. No myślałem, że ze starości. Nie widać, żeby tam było ordynie. Trzeba będzie zespawać. Jeszcze dzisiaj pójdziemy w pole. Tak. Chłodnice są identyczne, to ja też miałem od turbo założone. Ale na razie nie widać, gdzie to pęknięcie. Ale jest na pewno. Można ją zalutować i będzie tam na przyszłość. Zobaczcie, jaki tunel był. W szczępach. Teraz przynajmniej będzie szczelniej. Może coś z tego będzie. Gdzieś może gdzieś tam setki 22.
Na kombajnie nie mamy? Tak patrzyłem na szybko, nie znalazłem. Chyba będzie dokładnie dwa. Tutaj jest wszystko ok. Dwadzieścia dwa. Ty, nadmiarem poszło. Kurwa, już się grzeje. Coś to nie idzie. No bo... lejek taki jest, no. Teraz dawaj. Kurwa, to bokiem idzie. Chyba, żeby wlewać bez lejka. Tyle, że tamta może bardziej zamulona. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Jedziemy testować. Tylko jak ja teraz tą wyjadę? Na ulicę muszę zakręcić, kurwa, chyba. Coż to prądu nie ma nigdzie. Co ciekawego zobaczyłeś? Wentylator pewnie ociera gdzieś. No i teraz to nie ma gdzie. Czekaj, palę. Mogę? Co lepiej? Leżówka w dół.
turbinę. Nie wiem, ja nie mam pomysłu. Co tam, Denis? Jak myślisz, udało się? Nie, uważaj, bo kruśnie. Prawie cały płynny uciekł górą. Dobra, musimy pogodzić się z tą decyzją i będziemy zrzucać głowicę. Ale to już nie dziś, do jutra.